Jak to jest z powrotami z zagranicy w czasie zakazu? Czy muszę być załadowany, czy pusty? Czy to musi być powrót na bazie na odpoczynek weekendowy? Kiedyś były winiety, w związku z tym osoby, które posiadały półroczną lub roczną winietę, mogły kontynuować podróż wracając z zagranicy do zakończenia tego kursu. Dzisiaj ci, którzy wracają z zagranicy, no nie mają już winiet, ale mają CMR-kę. Na podstawie tej CMR-ki mogą zakończyć przewóz, czyli dojechać do domu albo do bazy, ewentualnie do miejsca rozładunku. Ogranicza to w tym momencie możliwości tranzytowe, czyli jedziemy do Polski, tu kończymy, jedziemy z towarem, ewentualnie na pusto i mamy tylko te trzy możliwości. Dojeżdżamy do bazy, do miejsca rozładunku, do domu. Jeżeli dojedziemy do miejsca rozładunku, rozładujemy się, nie możemy kontynuować już dalej jazdy. Dotarliśmy do jednego z tych punktów, na które pozwala nam ustawodawca. No jak dojedziemy do bazy, to samochód tam stoi, dojedziemy do domu, samochód tam stoi, tak? Dlatego tylko to miejsce rozładunku może budzić pewne wątpliwości, a więc można zakończyć przewóz.